יש שדווה פונקטר נתמת דישי שיפר שבראשית, יש זנה נביפובץ תלמודית שני כתור מובי מנדרץ רבי יצחק, על מובי טק, שטק נפרבדה תורה מיילה שנירוס פוצ'ונש עוד קשנגר עוד זייב כתור פוביאדה או היסטוריה ג'יוב, יק ששוויית זוסטל סטווז'וני איתק דלי, תלכו פוניבש תורה, אתו יש קשנגר אינסטרוקציה, יק פובין נשמז'יץ', תו מיילה זאצ'ונש עוד מצווה. так на правде цауе кшенгер озаев правие жени за вера жадна мицва вен первша официальна мицва которую народ жидовский достал еще пшед на дани тора то было туш пшед виш из египту на темат кидуш а ходеш по швенцени мишонца и цауе темат календа жидовский и так далее кеде от навяме оглашаме о новего мишонцу и так далее вен смуви раби ицхак что так на правде тора мяло за чон чотего Але є повод, для чого Тора, що не розпочина од тем темат, од та перша міцва, яку вони достали на темат пошвенцення мішонця, тільки зачина, що од історії джеюв, і створені свята, бо єжелі кедеш, пшидум інних народів, і повідом, що ми не маємо право на жем'я Ізраїл, то юште раз є тот повід. Jeżeli oni powiedzą, że my jesteśmy złodziei, że siedzimy w Izraelu, to i teraz jest odpowiedź, że Bóg stworzył świat. I Bóg dawał ta ziemia Izrael, która wtedy się nazywała Kenan, dla innych narodów. I wziął od nich i dawał nam. Innymi słowami, tak Bóg zrobił i nie ma sposób, jak tego zmienić i mieć pretensje. I tu tak naprawdę trzeba trochę zrozumieć, o co chodzi. Co innych narodów powiedzą, że my jesteśmy złodzieje? Dlaczego? Przecież to jest przyjęte, to było przyjęte na pewno wtedy i według Tora, i według to, co było uzgodnione między innych narodów, że zajęcia kraj to jest normalna rzecz, tak jak można robić transakcję o nabytu działki gdzieś, czy tam kupić innych artykułów, to kraj może mieć inny kraj, jeżeli będzie miał wojnę i będzie miał zwycięstwo. To nie jest coś, które my wymyśliliśmy. Tak świat zawsze działał i to było uznawalne. I to według halachy też jest uznawalne, że jeżeli król prowadzi swój wojska do bitwy i mają zwycięstwo, to mają. Musimy powiedzieć, że do tego innych narodów nie mają żadna uwaga i ostrzeżenie. Tylko, że tu jest inaczej. U nas jest napisane między innymi w Parashat Lech Lecha, kiedy Bóg obiecał Abrahamowi, że ta ziemia Izrael będzie dla ciebie i dla twoich potomków na wiek i wieków, ad olam. I oni wiedzą, że my traktujemy to jak nasza ziemia, bez względu na to, czy my tam jesteśmy, czy nie. Jeżeli zajęliście ta ziemia, jesteście tam, to jedną sprawę. Ale wy jesteście na wygnanie i nadal mówicie, że to jest nasz kraj. To nie jest przyjęte i uzgodnione pomiędzy różnych narodów. To jest coś innego i na to nie mają pretensji. I odpowiedź jest, że to nie my wymyśliliśmy, to jest ten stwórca świata i po to jest poświęcony cały Księga Rodzajów, który mówi, że jednak Hashem tutaj jest jedynym szefem, jedynym właścicielem tego świata i tak on zdecydował i tak będzie. I ten dar to też nie jest taki zwykły prezent. To jest nadane nam przez Bóg, owszem, ale nie po to, żebyśmy zrobili z tym, co my chcemy. I nawet jeżeli mamy ochotę dawać to komuś, my nie możemy. To jest nasz, ale po to, żeby korzystać tak, jak Hashem od nas oczekuje.